Cześć, z tej strony Michał Dziedziński. Witam Cię w 8 odcinku mojego kursu OVIEW 3. Dzisiaj opowiem Ci o tym, czym jest i do czego używamy V4. No więc tak, budując swoje aplikacje, często spotkasz się z sytuacją, w której będziesz miał jakąś tablicę lub obiekt, po którym po prostu będziesz chciał się przeiterować, aby go wyświetlić użytkownikowi, jakąś listę jakichś elementów, tak? No więc pokażę Ci dzisiaj na przykładzie tablicy właśnie, jak taką listę użytkownikowi możesz wyrenderować. Możesz tutaj zobaczyć, że przygotowałem taką tablicę obiektów, w której znajdują się kandydaci na prezydenta. Teraz jak to nagrywam, to już jest raczej nieaktualne, bo zrezygnowała na przykład pani Małgorzata Kidawa-Błońska. No ale posiłkowałem się jakby Wikipedią i tutaj kandydatów tych, którzy są na Wikipedii wypisałem. Pan Trzaskowski jeszcze się nie zgłosił. Także to, co było w Wikipedii, to po prostu jej przepisałem. I tutaj mamy ID. Każdy tutaj z kandydatów ma swoje ID. First name, last name, age, party, czyli partia, do której należy, lub null, jeśli nie należy do żadnej, oraz opinion pool, czyli poparcie, jakie po prostu dla danego kandydata znalazłem w którymś z publikowanych sondaży. No wiadomo, że sondaże to można sobie otyłek roztłuc, bo one bardzo często różnią się od wyników, jakie ostatecznie się znajdują, no ale no coś musiałem tutaj przyjąć, także jeden z sondaży, bodajże dla Radia Z przygotowany, tutaj właśnie te wyniki odzwierciedliłem. No i tak jak widzisz, właśnie mam tutaj taką tablicę pełną takich obiektów, tutaj są wszyscy kandydaci wypisani, no i pokażę Ci teraz, jak możemy sobie taką listę kandydatów wyświetlić w naszej templatce. Także tutaj w returnie piszemy candidates, tak, czyli przekazujemy tutaj naszą tablicę. No i teraz wewnątrz naszej templatki napiszmy sobie tutaj diva i wewnątrz tego diva będziemy chcieli zrobić naszą listę. No więc jakby to mogło wyglądać, tak? No, że tutaj mielibyśmy jakiś paragraf. No i tutaj moglibyśmy chcieć, na razie zróbmy to tak łopatologicznie, tak, że moglibyśmy tutaj chcieć mieć candidates, tak, odwołajmy się do zerowego indeksu tablicy, no i nie wiem, później na przykład do pierwszego, do drugiego, ok, no i tutaj na przykład napiszmy last name. Tak. Ok. Last name. I tutaj też last name. Ok. Zapiszmy to. Przejdźmy do przeglądarki. I tutaj, jak możesz zobaczyć, widzimy pierwsze trzy nazwiska kandydatów. Tak. Czyli Biedroń, Bosak, Duda. No a więc, no ale tak wiadomo, że nie chcemy tego robić. Szczególnie, że możemy dostać tablicę, w której nie wiemy, ile jest elementów. No i do tego jest właśnie we View taka specjalna dyrektywa V4. No i zobaczmy, jak ona działa. A więc napiszę tutaj V4. I jeśli jesteś zaznajomiony z JavaScriptem, to pewnie znasz coś takiego jak for in i for off. No i tutaj na takiej samej zasadzie to działa. Czyli napiszmy candy date, tak, in candidates. I teraz możemy to już wykasować. Będziemy mieli tutaj, będziemy brali pojedynczego kandydata. Tak, jak to sobie zapiszemy, tutaj nam podkreślę na czerwono. No właśnie, nasz estim tam nie pozwala, więc od razu powiem Ci, co tutaj trzeba zrobić. Trzeba dodać klucz. Tak, czyli key sobie bindujemy. Co to jest bind? No to wiesz z poprzedniej już lekcji. Czyli bindujemy sobie klucz. No i tutaj
napiszmy candidate ID. No, musi być to po prostu unikalny klucz dla każdego elementu tutaj naszej listy, tak? Tak, czyli z naszego obiektu, no to możemy sobie no po prostu jakąś właściwość, którą wiemy, że nie będzie się powtarzać, wybrać. Po co jest tam ten klucz? Otóż ten klucz jest nam po to, aby view po prostu rozróżniało, który element to jest który, tak, żeby sobie obserwowało to każdy osobno i po prostu, jeśli są klucze, no to tutaj tworzenie i później jakieś renderowanie zmian w tych listach jest po prostu wydajniejsze. I tutaj, jak właśnie mogłeś zobaczyć, to już nawet sam Linter nam tutaj pisał, że naszego klucza musimy użyć. No i co jeśli tutaj byśmy nie mieli jakichś unikalnych wartości? No, moglibyśmy też do tego użyć indeksu. Już może pokażę Ci od razu, co mam na myśli. Otóż to tak samo właśnie jak normalnie w takich pętlach. Tutaj możemy sobie napisać indeks, tak? Jest to indeks jakiejś naszej tablicy. Także jak teraz tutaj wpiszemy P i tutaj właśnie na przykład candidate, tak? To jest duże litery. Candidate i tutaj może bez, w podwójnych nawiasach klamrowych napiszemy po prostu index plus 1, tak? No bo chcemy od jedynki, żeby się nam to zaczynało. No to jak to zapiszę i tutaj Ci pokażę, no to tak, no to możesz zobaczyć, że właśnie mamy tutaj kandydat pierwszy, Biedroń, kandydat drugi, Bosak, kandydat trzeci, Duda i tak dalej, wszystkich 10. No dobra, więc tutaj właśnie tego indeksu możesz sobie też użyć jako klucz, tylko że no tutaj problem jest taki, że jeśli mamy no zmienną ilość elementów w naszej tablicy, tak, że na przykład jakoś działamy na tej tablicy, którą wyświetlamy i te elementy nam się zmieniają, ich liczba, tak, na przykład nie wiem, jakieś powiedzmy tych kandydatów tutaj byśmy usuwali, dodawali, no to też zmieniają się indeksy, tak. Także no to nie jest do końca dobry pomysł, no chyba że masz pewność na przykład, że ilość tu elementów tej tablicy się nie zmienia. W innym przypadku no to po prostu polecałbym Ci, żebyś w obiekcie miał po prostu jakąś unikalną wartość dla każdego po prostu elementu tej tablicy, tak, która pozwoli Ci właśnie taki unikalny klucz nadać temu elementowi. No dobra, skoro mamy już to napiszmy sobie, może jakoś to ostylujemy, dodajmy tej klasę i niech ona się nazywa candidates. Tutaj też dodajmy klasę, może jakieś candidates, nie wiem, kart na przykład. Ok, no i tutaj no i to tutaj przejdźmy, może ja w ogóle, wiecie co, zwinę to, bo to jest no długie i po prostu nam tutaj zmniejsza czytelność w tym naszym komponencie. Tutaj sobie napiszmy candidates, tak, no i ogólnie chcielibyśmy, żeby to było wyświetlmy to może jako grid. Tak, tutaj na początku napiszmy font family, jakiś Arial na przykład, tak, display grid template columns i tutaj sobie ustawmy repeat i wewnątrz auto fit min, max, no i tutaj wewnątrz napiszmy już sobie na przykład, nie wiem, 300 pikseli, 1 fr, ok, grid, gap, na przykład 25 pikseli, max width 1200 pikseli, margin 0,
Auto. No i tutaj dla poszczególnych kart, no to może dodajmy sobie jakiś border, żeby to było widać. Ja tutaj nie chcę się skupiać na stylowaniu, bo jakby tutaj nie to jest nie to jest tutaj głównym tematem tych lekcji. No więc tutaj jakby na tym nie będę się skupiał. Dajmy jeszcze jakiś padding może. Padding 10 pikseli. No i tutaj wróćmy do naszej templatki. No i tutaj teraz wypiszmy sobie po kolei jakieś informacje tutaj o tych naszych kandydatach, tak? Także tutaj może napiszmy name i oprócz tego napiszmy też tutaj first name, następnie następny paragraf, tutaj napiszmy age. Tak, candidate age. Następnie. I tak, party. Candidate party. No i tutaj możemy już na koniec zrobić możemy na koniec jeszcze zrobić poparcie, jakie ma dany kandydat według sondażowni. No i tutaj użyjemy do tego progres. Tak, no i tutaj napiszmy opinion pool. Tak, no i tutaj tutaj ustawmy sobie max na 100, niech to będzie jak procenty, tak, natomiast value tutaj dynamicznie będziemy postawiać, tak, czyli użyjemy tutaj właśnie vbind w skróconym zapisie candidate opinion pool. OK. I tutaj jeszcze za naszym progresem napiszmy candidate opinion pool. OK. No i tu jeszcze procent na końcu. OK. Zobaczmy, jak to wygląda. To już teraz może zmniejszmy sobie. OK. No i możemy zobaczyć, że mamy tutaj wyświetlonych naszych kandydatów wszystkich, tak? Ale jak możecie zobaczyć, to na przykład pan Duda, w związku z tym, że jest prezydentem, to wystąpił z partii, tak? No, tutaj Szymon Hołownia też jest bezpartyjny. No i Paweł Tanajno też jest bezpartyjny. Także no powiedzmy, że tego elementu partia, tak? Nie chcielibyśmy wyświetlać w takim przypadku, gdy mamy po prostu kandydata bezpartyjnego. Tak, no więc przejdźmy tutaj do naszego paragrafu i napiszmy tutaj VIF. Tak, to już też znasz z jednego z poprzednich odcinków. I tutaj candidate. Tak, candidate. No i party, tak, że jeśli mamy taki, no to wtedy wyświetlaj. No i tutaj możemy zobaczyć, że u Szymona Hołowni już teraz na przykład nie mamy tego właśnie paragrafu z napisem party. No ale możemy też zobaczyć, że mamy tutaj takich kandydatów jak na przykład pan Marek Jakubiak, który no w tym sondażu, z którego brałem wyniki, no to nie uzyskał tutaj wyniku, który tam zostałby pokazany w takim sondażu. Także powiedzmy, że tutaj też zrobimy VIF, tak, dla tego elementu. No więc napiszmy tutaj V
if to się równa, no i tutaj candidate opinion pool. Ok, wróćmy. Tak, tutaj odświeżę. A, to jest id, nie if. Ok, poprawiłem na if. No i tutaj możecie zobaczyć, że trzech tutaj kandydatów nieuwzględnionych w tym sondażu nie ma już tego paska tutaj, tak? No dobra. Ale co jakbyśmy chcieli na przykład wyświetlić tylko kandydatów, którzy są w jakichś partiach? No to co możemy tutaj zrobić? No mógłbyś powiedzieć, dobra, no to tutaj zrobimy sobie takie coś jak if i napiszmy tutaj candidate, no to taki sam warunek jak mieliśmy tutaj, tak? Czyli candidate party. No ale edytor nam podkreśla na czerwono, co się tutaj dzieje takiego. Variable, czyli directive should be replaced with a computed property that returns filtered array instead. You should not mix v4 with v if. I czyli nie powinniśmy mieszać dyrektywy v4 z dyrektywą v if w jednym po prostu elemencie. I dlaczego tak się dzieje i co tutaj możemy z tym zrobić? Otóż dzieje się tak dlatego, że v4 wykonuje się przed v ifem, czyli po prostu powiedzmy, że tutaj tych kandydatów byłoby niewielu, a i tak view wyrenderowałoby nam tutaj wszystkie te elementy z naszej tablicy, a dopiero później po prostu zadziałoby v if i usunięte byłyby te, tak, które po prostu nie spełniałyby tego warunku. W związku z czym nie jest to rozwiązanie wydajne. No i zgodnie z tym, co tam było napisane, tutaj w tym przypadku powinniśmy używać po prostu computed property, które jakoś nam te dane przefiltruje. Lub moglibyśmy po prostu jakiś element, na przykład jeśli chcemy coś ukryć, tak, to po prostu taki warunek powinien być gdzieś wrzucony powyżej, tak, na przykład. No dobra, no to stwórzmy sobie taki computed property, czyli tutaj napiszmy const, na przykład, nie, nazwijmy go candidates with party, tak? No i tutaj napiszmy computed i wewnątrz tutaj funkcja strzałkowa, która będzie nam zwracała po prostu candidates, tak? Value, bo to ref, w związku z czym pamiętam, żeby się odwoływać do value. Filter, no i tutaj wewnątrz filter. Tutaj sobie od razu zróbmy destrukturyzację, czyli party. No i tak, jeśli party jest, no to wtedy po prostu zwracaj true. No więc tutaj napiszmy candidates with party, tak. No i tutaj jak sobie to wyrzućmy, tak, tutaj sobie zamienimy po prostu candidates with candidates with party. Ok, zapiszmy, wróćmy. No i widzimy, że wyświetlonych mamy tutaj teraz tylko kandydatów, którzy należą do jakiejś partii, tak? No, więc to tyle, co chciałem Ci dzisiaj pokazać w tym dzisiejszym odcinku. Z V4 korzysta się bardzo często i warto właśnie go poznać, myślę. Myślę, że przyda Ci się w jakichś to Twoich projektach, jak uczysz się Vue do wyświetlania jakichś elementów, które po prostu są elementami jakiejś listy, na przykład, tak. Także dziękuję Ci bardzo za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam Cię już teraz do kolejnego. Także dzięki jeszcze raz. Na razie. Cześć.